W różnych chwilach powiatu szczecińskiego spotykamy się, aby podziwiać i smakować potrawy przygotowane przez Panie Kołchowską w Gospodarstwie Miejskiej powiatu szczecińskiego. Jest nam niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić tą niedzielę razem z nami. Zanim opowiem, co dzisiaj będzie się działo, poproszę na scenę Pana Starostę Tomasza Krzesińskiego, który oficjalnie rozpocznie to wydarzenie. Bardzo serdecznie. Założenie organizacji powiatowej Wystawy Stołów Wielkanocnych było to, aby co roku odbywała się ona w innej gminie powiatu mogileńskiego. W roku 2019 Stoły Wielkanocne gościły w gminie Mogilno. W dniu dzisiejszym gospodarzem jest gmina Strzelno. Za rok będziemy mogli odwiedzić kolejną z jakże pięknych i urokliwych gmin naszego powiatu. Dziękuję, że skorzystaliście Państwo z naszego zaproszenia i zechcieli spędzić ten niedzielny, przedświąteczny dzień razem z nami. Chciałbym serdecznie powitać Panią Poseł Iwonę Kozłowską. Gospodarza tego pięknego obiektu, Pana Burmistrza Dariusza Chudzińskiego. Pana Burmistrza Leszka Buszyńskiego. Radnych Rady Powiatu Mogileńskiego na czele z Panem Robertem Musiłowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Mogileńskiego. Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie na czele z Panem Pawłem Molendą. Radnych Rady Miejskiej w Strzelnie na czele z Panem Piotrem Grubickim, Przewodniczącym Rady. Radnych Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na czele z Panem Jerzym Kamerskim, Przewodniczącym Rady. Radnych Rady Gminy w Dąbrowie na czele z Panią Martą Błaszczak. Witam serdecznie partnerów dzisiejszego wydarzenia, oprócz wymienionych już burmistrzów i wójtów z terenu powiatu mogileńskiego. Witam pozostałych z członków Stowarzyszenia Sąsiedzi. Pana Marcina Bronińskiego, zastępcę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Witam. Pana Aleksandra Burzyńskiego, prezesa zarządu Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Oraz przedstawicieli Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych na czele z panem Henrykiem Sobczakiem. Witam serdecznie. Witam również dyrektorów, kierowników szkół oraz jednostek organizacyjnych powiatu mogileńskiego. Witam księdza dziekana Krzysztofa Torfickiego. Powiatu mogileńskiego, przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Witam również wspaniałe kobiety, bez których nic, co dzisiaj się dzieje, nie miałoby miejsca, czyli przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Oczywiście na czele z ich przewodniczącymi, które przygotowały te wszystkie smakołyki. Witam. Witam naszych gości z Ukrainy, szczególnie panie, które przygotowały stoisko z tradycjami ukraińskimi, z ukraińskimi potrawami. Witam.
imiona tych, którzy wnieśli wkład finansowy w organizację tego wydarzenia. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Urząd Miejski w Strzelnie, Stowarzyszenie Sąsiedzi i Fundacja Powiatu Gnieźnieńskiego. Witam pozostałych wystawców, takich jak Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz Jemeleński Nauczyciel. Szczególnie dziękuję pani Małgorzacie Małeckiej, która jako jedyna złożyła ofertę w konkursie szerzenia kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję i prezentację potraw regionalnych podczas powiatowej wystawy stołów wielkanocnych. Pani Małgosia wzięła na siebie ciężar organizacji dzisiejszego wydarzenia i wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego Domu Kultury w Strzelnie przygotowała tą wystawę. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, tylko oficjalnie wypowiedzieć słowa. Drugą powiatową wystawę stołów wielkanocnych uważam za otwartą. Życzę Państwu smacznego i mile spędzonego czasu dzisiejszego popołudnia razem z nami. Do zobaczenia przy stoiskach.